Tytuł kursu: roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Moduł: rodzaje instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania. Temat: elementy instalacji gazowej. Minęły już czasy, kiedy instalacja gazowa wydawała się właścicielom poważnym zagrożeniem. Dziś gaz słusznie cieszy się opinią paliwa taniego, przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego. Aby rzeczywiście tak było, instalacja gazowa musi być wykonana profesjonalnie i starannie. Gaz jest doprowadzany do budynków sieciami średniego lub niskiego ciśnienia. Na granicy nieruchomości sieć gazowa przechodzi w instalację. Granicą jest główny kurek gazowy. Domowa instalacja gazowa składa się z następujących elementów: przewodów, czyli układu rur wzajemnie ze sobą połączonych i doprowadzających paliwo gazowe do odbiorników gazu. Wyróżniamy wśród tych przewodów przewody użytkowe, dopływy rozdzielcze, piony, przewody gazomierzowe. Nie w każdej instalacji wszystkie wymienione rodzaje przewodów muszą występować. Kształtek i łączników, których zadaniem jest zmiana kierunku przewodów, łączenie odcinków, łączenie większych średnic z mniejszymi, łączenie większych średnic z mniejszymi lub łączenie więcej niż dwóch rur lub rur z różnych materiałów. Armatury, do której zaliczamy kurki, najczęściej kulowe, umożliwiające odcięcie przepływu gazu. Zawory odcinające, które mogą współpracować z detektorami gazu oraz szybkozłącza gazowe. Armatury kontrolnej, pomiarowej, gazomierzy i niekiedy sygnalizacyjnej oraz alarmowej. Urządzeń gazowych, przewodów powietrzno-spalinowych, jeśli stanowią one integralną część urządzeń gazowych, dotyczy urządzeń typu C. Elementami wspomagającymi instalację gazową są uchwyty, obejmy do mocowania rur i materiały uszczelniające, teflon i pasty. Gaz z przyłącza gazowego kierowany jest do pionu, odcinka doprowadzającego gaz do każdej kondygnacji. W budownictwie jednorodzinnym powinien pojawić się jeden gazomierz zamontowany przed pierwszym odbiornikiem gazu. W budownictwie wielorodzinnym każde mieszkanie musi mieć własny gazomierz, tak zwany mieszkaniowy. Gazomierz uzupełniony jest o zawór odcinający, kurek kulowy. Kurek pozwala na odłączenie pionu w razie awarii bez konieczności zamykania całej instalacji. Piony wykonywane są ze stali czarnej, rury bez szwu lub przewodowe ze szwem. Od pionów gaz prowadzony jest przewodami rozdzielającymi do odbiorników gazu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.